Pierwszy w Gdyni jarmark świąteczny został otwarty 8 grudnia 2019 roku na Placu Grunwaldzkim. Do licznie zgromadzonych widzów przemówił święty Mikołaj. Wielu z was marzyło, wiem, bo przewijało się to w listach do mnie, że marzycie o prawdziwym jarmarku u siebie w Gdyni. Pięknym, zielonym, świetlistym jarmarku. I ci, którzy już byli podczas Mikołajek 2 dni temu, wiedzą, że to marzenie się spełni. Bardzo wielu pomocników i elfów pracowało, żeby na dzisiaj ukończyć przygotowania do tego jarmarku. Panie prezydencie, brakuje tylko tego, żeby zwieńczyć te przygotowania otwarciem bramy do świątecznego jarmarku. Święty Mikołaju, aniele, gwiazdo, gwiazdo betlejemska, orkiestro, która jest dzisiaj z nami. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To taki bardzo szczególny czas. Ale też bardzo ważnym czasem jest czas przygotowań. Taka atmosfera, którą budujemy w domach, na ulicach, we wzajemnych relacjach. Wszyscy się, drodzy Państwo, więcej uśmiechają. Mają więcej życzliwości. To jest taki wielki skarb, który święty Mikołaj podaruje nam każdego roku. Ale też bardzo ważnym elementem takiego świętowania jest tradycja w miastach jarmarku świątecznego. I od tego roku zaczynamy taką tradycję. Zaczynamy taki zwyczaj miejski, że będziemy spotykać się na świątecznym jarmarku. Taki jarmark to oczywiście okazja do tego, żeby może nabyć jeszcze jakiś sympatyczny upominek świąteczny, żeby coś skosztować, żeby poczuć w tych dniach oczekiwania taką wspaniałą atmosferę. Bardzo się cieszę, że Państwo tak licznie przybyli tutaj do nas i za chwilę razem wspólnie otworzymy nasz świąteczny jarmark. Symbolicznie odbieram klucze do jarmarku. Bardzo dziękuję, Aniele. Drodzy Państwo, piękne klucze. I tymi kluczami symbolicznie otwieramy dzisiaj jarmark świąteczny, a orkiestra zapewne w sposób bardzo uroczysty rozpocznie nasze świętowanie. Zapraszamy Państwa do środka. Na niewielkim placu Grunwaldzkim zrobiło się tłoczno, a pierwsi klienci ruszyli na zakupy. W pięknie iluminowanych bramach gościnnie stanęli szczudlarze z Gdańska. Święty Mikołaj na koniu, gwiazda betlejemska oraz anioł. Cała trójka cierpliwie pozowała do zdjęć. A w kramach tradycyjne grzańce, pierniki, sery i wędliny z Podhala, ozdoby choinkowe, wszelkiego rodzaju słodkości, biżuteria. Dla najmłodszych ustawiono karuzelę.
Na deskach muszli koncertowej wystąpiła orkiestra Dęta z gminy Kosakowo, aktorzy z Teatru Muzycznego i inni. Ze zbocza Kamiennej Góry widać, jak wiele osób przybyło na otwarcie świątecznego jarmarku. Przy stacji kolejki linowej ustawiono wspaniale iluminowaną choinkę, na której wyświetlano m.in. logo naszego miasta z napisem Gdynia moje miasto oraz świąteczne życzenia dla gdynian od ich miasta.